Cześć kochani, w dzisiejszym filmie poznacie wieczorne nawyki, które zmienią wasze życie. A jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu z takimi porannymi nawykami, to koniecznie go też sprawdźcie. Dopilnuj, aby po całym ciężkim dniu znaleźć wieczorem choć chwilę relaksu dla siebie, typu ciepła kąpiel, ulubiony serial. O wiele łatwiej zasnąć, będąc wyciszonym, spokojnym, niż zestresowanym, prawda? Czy codziennie chodzisz spać o tej samej porze, czy raczej codziennie o innej? Takie nieregularne godziny bardzo zaburzają rytm dobowy organizmu. Dlatego wyrób sobie nawyk kładzenia się codziennie o tej samej godzinie. Przypuśćmy, niech to będzie 22:30. Wtedy masz już leżeć w łóżku, jak tylko wybije ta godzina. Bo dzięki temu twój organizm sam będzie o sobie dawał znać, że jest już senny. Przed snem bardzo ważne jest to, co zjesz. Zamiast zjadać ciężkie, tłuste posiłki, które organizm będzie trawił przez całą noc, a powinien się wtedy regenerować, przez co się nie wyśpisz, z tego powodu zjedz coś lekkiego, po czym twój sen również będzie przyjemniejszy. Polecam też wypić jakąś ziołową herbatkę, na przykład miętę, rumianek, melisę, która odpręży was przed snem. Ale radziłabym nie przesadzać z ilością płynów na noc, bo prawdopodobnie obudzicie się potem w nocy do toalety, a to już zaburzy wasz sen. Zamiast po przebudzeniu biegać jak oszalały po domu, przygotowując się do wyjścia, przyszykuj wszystkie potrzebne rzeczy na rano właśnie wcześniej wieczorem poprzedniego dnia. Wybierz ubranie, które założysz, spakuj plecak czy torbę, zrób drugie śniadanie do szkoły, pracy. Oszczędzisz w ten sposób mnóstwo czasu rano i będziesz też spać spokojniej, świadomy tego, że masz już wszystko zrobione. Stwórz dla siebie odpowiednie warunki do spania. Przygaszone światło, czysta pościel, wywietrzona sypialnia. Niby banał, ale to naprawdę ma bardzo duży wpływ na jakość snu. Miej kontrolę nad tym, co oglądasz wieczorem i na godzinę przed snem unikaj światła niebieskiego, które emituje twój telewizor, komputer czy telefon. Takie światło niebieskie może sprawić, że pojawią się problemy z zaśnięciem. Zamiast tego popracuj nad swoim oddechem, pomyśl o całym dniu, co miłego cię dziś spotkało, porozciągaj się, niektórym to pomaga szybciej zasnąć lub poczytaj książkę i nastaw się na sen. Zobaczysz, wyjdzie ci to na dobre. I to tyle w tym filmie. Jestem pewna, że po takim wieczorze noc będzie dla was super, a rano obudzicie się z niesamowitą energią. Do zobaczenia!